No, ja przygodę z motorem Lublin wspominam z dużą przyjemnością i satysfakcją. Kiedy przyjechałem do Lublina w 1979 roku, postanowiłem, żeby ten klub, który znajduje się zbyt długo w tej drugiej lidze, prawda? Postanowiłem, żeby rzeczywiście awansował. I to mnie się absolutnie udało. W ciągu jednego roku nastąpiły personalne zmiany w zespole. Musiałem się pozbyć z tych starszych zawodników, którzy byli już wyeksploatowani. Pożegnaliśmy ich z dużym honorem i satysfakcją, prawda? I wówczas starałem się w ciągu tego okresu przerwy, po pół roku pracy w motorze, rzeczywiście zespół absolutnie odmienić. Sprowadzaliśmy zawodników przede wszystkim z niższych klas. Nie chciałem, żeby to byli zawodnicy z pierwszej ligi czy z ekstraklasy. Chciałem przede wszystkim młodych zawodników, którzy mieliby rzeczywiście chęć zdobycia czegoś w życiu. I tak też się stało. Bardzo dużo zawodników sprowadziliśmy z niższych klas, Ja tylko postaram się wymienić niektórych zawodników. Lorenza, który był w Lubinie w trzecioligowym zespole. Haberek z Chrobrego i wiele innych zawodników. To nam się bardzo udało. Sprowadziliśmy ich tu chyba gdzieś około 16 zawodników, można powiedzieć, przede wszystkim z naszego województwa. Stworzyliśmy zespół, bardzo młody, zgrany, bardzo ambitny i już w drugiej części zespołu w 1979 roku no, przystąpiliśmy, jak to się mówi, do ataku na tą pierwszą ligę. Dawniej to była pierwsza liga, dzisiaj się mówi, że to jest ekstraklasa. To się zmieniły po prostu tylko nazwy. I muszę powiedzieć, że w ciągu jednego roku udało nam się rzeczywiście stworzyć zespół, można powiedzieć, marzeń. Dlaczego marzeń? Ponieważ ci młodzi chłopcy dążyli do osiągnięcia dobrych wyników. Im zależało się pokazać przed publicznością. A poza tym na stadion przy Zygmuntowskich, naprawdę muszę powiedzieć, chodziło 18, 20, 25 tysięcy ludzi. Ludzie nawet byli na drzewach. Ja chciałbym jeszcze tak do tego dodać, że to był okres oczywiście bardzo trudny. Trudny, bo była komuna. Rządzili wówczas pierwsi sekretarze. Na szczęście w Lublinie był pierwszy sekretarz Kruk, który rzeczywiście bardzo lubiał piłkę nożną. Chodził na wszystkie mecze, chodził z całą rodziną, z twoimi dwoma córkami, prawda? Był bardzo życzliwy, chętny, prawda, udzielenia pomocy i muszę powiedzieć, że dzięki niemu, prawda, i tych funduszy, które on nam przeznaczył na wejście do ekstraklasy, były spore, żeby można było rzeczywiście awansować. Mieliśmy wszystko zabezpieczone. Były zgrupowania, były powiedzmy sobie przede wszystkim obiady, które korzystaliśmy nawet w restauracji. Był bardzo hojny pierwszy kruk, dawał na wszystko, ale rzeczywiście postawił nam też zadanie bardzo trudne, które myśmy rzeczywiście spełnili jego oczekiwań i oczekiwań publiczności. Wyszliśmy do ekstraklasy. Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym od innych drużyn. Takim zespołem, który nam zagrażał, była Gwardia Warszawa. Był to też bardzo silny zespół. Jednak myśmy na koniec rozgrywek, prawda, rzeczywiście zdobyli przewagę aż 12 punktów i awansowaliśmy. Nawet mogę powiedzieć 2-3 miesiące przed zakończeniem sezonu. To był piękny okres. Ja bym powiedział, cały Lublin wówczas szalał z radości.
awansu do ekstraklasy, ponieważ rzeczywiście zbyt długo to trwało, że zespół ciągle tylko grał w tej drugiej lidze dawnej, prawda? Ja mam dużą satysfakcję, że właśnie prowadziłem ten zespół, że udało nam się wyjść do tej ekstraklasy. Był to historyczny, mogę powiedzieć, awans dla miasta Lublina. Nie było łatwo, ponieważ jednak ci młodzi ludzie, którzy przybyli z obcych miast, no była taka jak ta, musieli się zaaklimatyzować i w mieście, i w drużynie, prawda? No oczywiście tworzyć kolektyw zgrany, który miał jeden cel, dążyć do zwycięstwa i awansu, przede wszystkim wykonania tego zadania, które trener właśnie zawodnikom postawił. I to nam się, powiedzmy sobie, udało i byłem bardzo, bardzo wówczas szczęśliwy, zespół szczęśliwy. Całe miasto szalało z radości, łącznie powiedzmy z pierwszym sekretarzem Krukiem, prawda, cały urząd miasta. To było coś wspaniałego. To jest po prostu nie do opisania. Mogę powiedzieć, że z dużą satysfakcją udało nam się to przy pomocy dobrego kierownictwa też. Prezesem klubu wówczas był Król, prawda, który również nam pomagał pod każdym względem. Niemniej jednak zarząd klubu również był świetnie przygotowany do tego wszystkiego. Była wielka radość i duża satysfakcja. To była radość, mam powiedzieć, spontaniczna radość pod każdym względem. Nie tylko, powiedzmy sobie, kibiców, ale przede wszystkim również rodzin zawodników. Oni naprawdę byli również bardzo szczęśliwi, że ci młodzi piłkarze dokonali tego, czego, powiedzmy sobie, nie udało się w ciągu XX lat poprzednich awansować do ekstraklasy. To był historyczny awans Motoru do ekstraklasy 1980 roku. Powiem, ja miałem bardzo młody zespół. Bardzo zdyscyplinowany. Oni wiedzieli, do czego dążymy, co chcemy po prostu osiągnąć. Była to drużyna, można powiedzieć, perspektywiczna. Dużo zawodników było bardzo młodych. I był to zespół, który chętnie wykonywał każde po prostu polecenia, każde zadania. Byli zdyscyplinowani, ja byłem zaskoczony nimi. Oni wiedzieli, że ja byłem bardzo wymagający w stosunku do zawodników. Pracowaliśmy bardzo ciężko, muszę powiedzieć. W ciągu tygodnia było nieraz 12-13 treningów, podwójne treningi do południa, po południu, prawda? Oczywiście mieliśmy również masażystów, którzy w gabinecie odnowy biologicznej często, powiedzmy sobie, zawodników starali się doprowadzić do odpowiedniej dyspozycji fizycznej. I to było bardzo eleganckie, piękne i świetnie. Miałem dobry zespół, muszę powiedzieć. Miałem również i asystenta w formie Tadeusza Kamińskiego, który bardzo, bardzo wiele pomagał. Masażyści również tworzyli duży zespół, kierownictwo. Także ja byłem bardzo, bardzo zadowolony. Zresztą cały Lublin cieszył się z tego awansu. To było niesamowite. Szkoda, że nie można tego odtworzyć. Z tymi zawodnikami na dzień dzisiejszy ja nie mam kontaktu. Wielu zawodników powyjeżdżało już, oczywiście już wiadomo, wówczas po zakończeniu już tego sezonu, prawda, no w tej chwili już mają zupełnie odpowiedni inny wiek, prawda, bo to było 79-80 rok, a dzisiaj mamy, prawda, 2020 wiek, 20 rok. Także rzeczywiście kontakt z niektórymi mam, prawda, Zygmunt Kalinowski, bramkarz, który tu jeszcze istnieje, Piotr Dębiński, który był też kapitanem drużyny. Jest tu kilku takich piłkarzy, można powiedzieć, Fiuta, prawda, Wiater, to ich absolutnie pamiętam, to są zawodnicy, którzy byli absolutnie z Lublina, tutaj można powiedzieć mieszkańcami. No i wiele innych chłopaków, którzy już powyjeżdżali, ale mam z nimi po prostu kontakt telefoniczny. Ja w tej chwili
bardzo kocham motor i nadal będę szanował ten zespół. Chodzę na wszystkie spotkania tutaj na arenę i cóż ja mogę powiedzieć? Obserwując w tej chwili ten zespół, no to jest zupełnie innej generacji. To jest zupełnie inna drużyna, można powiedzieć. O różnych walorach, o różnych umiejętnościach. Wiele się zmieniło. Trzeba sobie powiedzieć, że również mamy w tej chwili zupełnie inny ustrój, jest demokracja. To zupełnie inne warunki są. Muszę powiedzieć, że tutaj warunki na arenie ci piłkarze mają doskonałe. Tego myśmy nie mieli za moich czasów, kiedy ja pracowałem na przy Alejach Zygmuntowskich na tym stadionie, prawda? No niestety były bardzo trudne warunki treningowe, ale myśmy sobie z tym wszystkim musieli poradzić. Poradzić, prawda, żeby rzeczywiście osiągnąć to, co po prostu myśmy chcieli osiągnąć i zamierzyli osiągnąć. Musiałem sobie radzić we wszystkich przypadkach. Ja wiem, że to był okres bardzo trudny, była komuna, były pewne naciski ze strony przede wszystkim partyjnych ludzi. Ja nigdy do partii nie należałem, ja się interesowałem tylko i wyłącznie sportem i to mi bardzo sprzyjało. I muszę powiedzieć, że nawet pierwszy sekretarz Kruk, który się dowiedział, że jestem bezpartyjny, przyjął to do wiadomości, można powiedzieć, tolerował oczywiście moją osobowość, bardzo mi pomagał w wielu sytuacjach, przede wszystkim finansowych, mogę powiedzieć, że można było zorganizować zgrupowania, można było ewentualnie po ciężkim treningu pójść na dobry posiłek do restauracji. Na to nas było po prostu stać i to było dzięki właśnie temu komitetu wojewódzkiemu partii. To była wówczas partia, to był zupełnie inny ustrój, aniżeli w tej chwili. Dzisiaj mamy demokrację. Ja się cieszę, że mamy demokrację. W demokracji zupełnie człowiek inaczej żyje. Tajemnice mogły być różne u tych młodych ludzi, to trudno oczywiście wnikać w nie. Ja tylko wiem jedno, że w drużynie panował wielki duch, wielka była naprawdę serdeczna atmosfera. Wszyscy się po prostu na boisku szanowali, przed meczem, po meczu, na treningu. Udało mi się stworzyć taką atmosferę wśród tych zawodników, że tworzyliśmy naprawdę zespół, który wiedział, o co właściwie chodzi, do czego zmierza. I cieszę się, że to wszystko udało nam się stworzyć przy pomocy oczywiście kierownictwa klubu, przy pomocy powiedzmy sobie władz partyjnych, prawda, zawodników, rodzin, trzeba powiedzieć. Często się spotykaliśmy również z rodzinami zawodników, bo ja miałem taki zwyczaj, żeby rzeczywiście z rodzinami zawodników spotkać się, szczególnie z tymi żonami niektórych zawodników, prawda, żeby po prostu dać im do zrozumienia, bo ja byłem bardzo konkretny i konsekwentny. Wiedziałem, że młody piłkarz, prawda, zawsze ma jakieś po prostu zachcianki, nie ulega wątpliwości w młodości. I ja starałem się to u nich eliminować. Przede wszystkim starałem się z żonami porozmawiać, żeby rzeczywiście dbali o zawodników, pilnowali ich. A to jest obowiązek. To jest obowiązek. To jest jakaś dyscyplina wewnętrzna, żeby zawodnik był w dobrej dyspozycji. Muszę pani powiedzieć, jeżeli chodzi o pewne, wiadomo, żona, mąż, no zawodnik. To są rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne. Przecież żyją, prawda, również żyje, jak to się mówi, istnieje pewne życie czysto rodzinne, seksualne, można powiedzieć. I ja na to zwracałem uwagę, byłem bezwzględny w stosunku do zawodników. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o żony, to ich mobilizowałem. Jeżeli chodzi o te przyjemnościowe historie, to one mogą zaistnieć, powiedzmy sobie, po meczu, gdzieś do środy, czwartku, ale piątek, sobota, to już jest absolutnie niedopuszczalne. W żadnym wypadku. Proszę rzeczywiście całkowicie odizolować się od męża, prawda? On musi być w dobrej sytuacji, w dobrej kondycji, prawda, żeby rzeczywiście mógł się świetnie zaprezentować przed publicznością.
byłem bezwzględny od tej strony, może aż może zbyt surowy, ale zawodnicy nie narzekali absolutnie, byli z tego absolutnie zadowoleni, bo wychodząc na boisko w pewnej dyspozycji, prawda, zupełnie inaczej mógł się prezentować przed publicznością. Tak, to są takie jakieś, można powiedzieć, drobne, prywatne historie, które ja starałem się również na to spojrzeć swoim sposobem, prawda. One przyjęły to do wiadomości, były bardzo zadowolone. A poza tym też powiedziałem jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o zawodników. O zawodników w stosunku do żon. Kochane żony, czy wy chcecie rzeczywiście, żeby ten piłkarz dobrze zarabiał? Chcecie mieć pieniążki odpowiednie? Bo każdy mecz wygrany to jest odpowiednia kwota dla, powiedzmy sobie, zespołu. To są istotne sprawy. Mecz się wygrywa, otrzymuje się odpowiednią premię, prawda? On był z tego zadowolony. No, zespół wygrywał i rzeczywiście premię otrzymywał, zgodnie, powiedzmy sobie, z regulaminem. Wszyscy otrzymywali tak, na co zasłużyli. Byli bardzo zadowoleni. Ja prowadziłem taką konsekwentnie finansową sytuację, że decydowałem ja i wyłącznie, bo wiedziałem, na ile zawodnik zasłużył, prawda, grając w tym spotkaniu i tak dalej. Także nie miałem żadnych problemów z podziałem premii dla zawodników. I tych rezerwowych, ci, którzy nie grali, prawda, no i tych podstawowych piłkarzy. Także wszystko musiało być skontrolowane, rozliczone tak, żeby zespół był zadowolony. Ja miałem zawsze taką analizę, nie tylko po meczu, jeżeli chodzi o po prostu wykonanie pewnych założeń taktycznych, tak jak myśmy grali, jakie popełniliśmy błędy, prawda, w tym spotkaniu, co należy poprawić, ale jednocześnie również za tym szły pewne sytuacje czysto finansowe w stosunku do zawodników. No, po zakończonym sezonie muszę pani powiedzieć, że były eleganckie, piękne premie dla każdego zawodnika. Mało powiem, prawda, nawet były niektóre samochody dla niektórych zawodników, gdzie przydzielono nam. Ja otrzymałem, zawodnicy niektórzy otrzymali takie, powiedzmy sobie, bony na zakup samochodu. To było bardzo piękne, eleganckie. No, to były zupełnie inne czasy. Nie można tego porównywać, tamte czasy w stosunku do dzisiejszych. To się wszystko zmieniło. Uważam, że na pewno zmieniło się w tej chwili na korzyść. Jest inny ustrój, jest demokracja i wolność poruszania się, wolność swobody, wyznania i w ogóle. Tego przed tym nie było, prawda. Były bardzo ograniczone ruchy niejednokrotnie. Publiczność była fantastyczna, muszę powiedzieć. Przecież przy Alejach Zygmuntowskich na ten stadion nie pomieścił nigdy całości, powiedzmy sobie, wszystkich kibiców, którzy chcieli nas oglądać. Przecież byli nawet na budynkach tam, bo tam budynki są w pobliżu. Były drzewa, na drzewach nawet niektórzy byli, prawda. To było coś fantastycznego, rzadko oglądane, można było powiedzieć. W tej chwili to można tylko było oglądać to, co się kiedyś działo. Ja nawet mam bardzo wiele, powiedzmy sobie, zdjęć z tych spotkań, oczywiście tylko i wyłącznie zdjęcia. To tam to pokazuje, jaka była frekwencja, jakie było duże zainteresowanie, jak rzeczywiście Lublin był godny wielkiej piłki. Tu przecież przyjeżdżali wielkie zespoły. Jak widzę w Łódź, prawda, Legia Warszawa, Lech Poznań i wiele innych, prawda, drużyn. To były wielkie zespoły. A myśmy byli drużyną, która dopiero raczkowała i wyszła do Ekstraklasy. Myśmy sobie z nimi radzili, prawda. Absolutnie radziliśmy sobie. To było coś wspaniałego, pięknego, bo to był zespół młodości, to był zespół, który naprawdę chciał się pokazać publiczności, prawda, i dążyć do określonego zwycięstwa. Satysfakcja była zawsze wielka, szczególnie po meczu, prawda. W szatni się działy różne sytuacje i radosne chwile. Ja jestem na każdym spotkaniu. Ja tak oczekuję już od dłuższego czasu tego awansu. Jakoś się nie mogę tego doczekać. Ja myślę, że ten rok i ten po prostu sezon będzie chyba bardzo korzystny dla Motoru. Tak ja to określam. Motor jest w czołówce, jest na drugim miejscu, prawda?
równo ilość punktów ma z liderem. No, myślę, że w tej chwili powinien pójść ten marsz całkowicie w górę. Najwyższy czas, żeby przynajmniej do tej drugiej ligi awansować. Ja powiem tak, w tej trzeciej lidze zespół ma większe kłopoty i trudności, prawda, z grą. Natomiast w drugiej lidze, jak obserwuję nawet te drugoligowe zespoły, między innymi Łęczną, to tam rzeczywiście jest łatwiejsza gra. I mi się wydaje, jeżeli Motor awansuje do drugiej ligi, w tej drugiej lidze będzie mu łatwiej wejść do pierwszej ligi, a z pierwszej ligi do ekstraklasy. Tego ja oczekuję i ja wierzę, że Lublin tego dokona, że kierownictwo i drużyny mają jakiś określony cel i najwyższy czas, żeby awansować. Proszę Panią, dzisiaj można powiedzieć tak, że w tym roku mija 40-lecie, a historycznego awansu Motoru do ekstraklasy. Byłby najwyższy czas, żeby w tym 40-leciu upamiętnić przynajmniej ten awans do drugiej ligi i pójść kolejno, powiedzmy sobie, do wyższej klasy. Lublin na to zasługuje. Absolutnie jest pięknym miastem, dużo jest, powiedzmy sobie, wspaniałej publiczności. Kwestia jedna, trzeba awansować, pokazać się z dobrej strony i rzeczywiście być tym zespołem, który będzie tutaj rzeczywiście reprezentowany przez Motor, a publiczność będzie szalała i będzie zadowolona. Ja jestem tego pewien.